Dzień dobry kochani w nowym vlogu, a tak naprawdę w tygodniowym vlogu. Dzień dobry kochani. Buongiorno kochani. Kochani, słuchajcie, opcja tygodniowych vlogów bardzo przypadła wam do gustu. Także pomyślałam sobie, że raz na jakiś czas będę dla was takie tygodniowe vlogi nagrywać. Będę je przeplatać z vlogami weekendowymi, daily vlogami. Także mam nadzieję, że opcja wam się spodoba. Ta reklamówka, która tam jest za nami, to prezent, który przed chwilą dostaliśmy od znajomego, a dokładnie z jego działki. Warzywa i owoce niepryskane, także później zabierzemy sobie do domu, a teraz jedziemy w jedno bardzo ciekawe miejsce. Gdzie? Milano? Tak, ale poczekaj, nie zdradzajmy, zobaczycie za chwilę. Czas na obiad. Fasolka all'insalata. Fagioli all'insalata. Na przystawkę. Dzień dobry kochani. W kolejnej części tego tygodniowego vloga mamy już następny dzień, a jak widzicie, ja już jestem gotowa do wyjścia. Tak się dzisiaj prezentuję. Jest nieco chłodniej, więc sweter obowiązkowo. I co? Jadę teraz do pracy, do jednej z moich klientek, więc nie będę mogła wam nagrywać co i jak, mam już przygotowaną tutaj torbę z rzeczami, ale słuchajcie, później chcę odwiedzić Flora Point. To jest taki sklep ogrodniczy, w którym są przepiękne dekoracje do domu, na balkon, do ogrodów. I jestem bardzo ciekawa, czy pojawiło się już coś na jesień. A jak widzieliście, wczoraj odwiedziliśmy farmę dyń. Kupiłam przepiękne, dekoracyjne dynie na jesień i do mieszkania. I może bym kupiła teraz jakieś wrzosy albo jeszcze jakieś dodatki. No, zobaczymy. Także po pracy zabieram was ze sobą do Flora Point. Zobaczymy, co tam się będzie działo. A w drugiej części dnia mam taki plan, żeby zrobić porządek w mojej garderobie, w moich szafach. Już tak, no, jesienno-zimowo. I chciałabym wam pokazać, jak to wszystko organizuję. Dlatego mam nadzieję, że starczy mi dzisiaj czasu wszystko zorganizować i pokazać wam, co i jak. Także jedziemy, zaczynamy kolejny dzień. Trying to find my dreams and I don't like your cheap tricks. Take it somewhere else, would ya? I don't
Wreszcie mam chwilę, żeby zająć się organizacją mojej szafy i sprzątaniem jesienno-zimowym. Jak widzicie, wywaliłam tutaj na łóżko część mojej szafy, jedną część, tą, w której zazwyczaj trzymam rzeczy powieszone sobie właśnie na wieszakach. Muszę to teraz przejrzeć, posegregować, sprawdzić, co idzie do odłożenia, do rzeczy letnich, wiosennych, a co zostawiam z rzeczy właśnie tych, które tutaj widzicie, na jesień i na zimę, także do roboty. Pierwsza część szafy gotowa. Zobaczcie, na górze ułożyłam sobie sukienki, koszule, bluzki, bluzy i takie jesienno-zimowe t-shirty. Natomiast na dole mam spódnice i spodnie w tej części, dżinsy i wolne wieszaki, które na pewno mi się przydadzą. Także mamy zrobione, mamy to. Zabieramy się teraz za drugą część szafy. No i powtórka z rozrywki, tym razem swetry. Wiem, mam ich dosyć sporo i muszę je teraz ułożyć, ale słuchajcie, to co jest bardzo ważne i pamiętajcie o tym, że swetrów nigdy nie wieszamy na wieszakach, ponieważ one się wyciągają, więc najlepiej, żeby te swetry były po prostu ułożone na półkach. No to co, myję półki i będziemy układać swetry. A tak prezentuje się druga część mojej szafy. I tutaj na górze ułożyłam wszystkie dresy, bluzy i rzeczy, które zakładam na siebie, kiedy idę na siłownię. Następnie widzicie, kolejna półka, mam swetry i też powiedziałabym, że ułożone kolorystycznie. Kolejna półka i kolejne swetry, nie mogło być inaczej. Ale wiecie co, cieszę się, że wszystko mi się pomieściło, jeśli chodzi o moje swetry na tych dwóch półkach. Chociaż przyznam się Wam szczerze, że zastanawiam się, czy nie zrobić jakiejś wyprzedaży i pozbyć się kilku z tych swetrów. To jest na razie jeszcze do przemyślenia. Ostatnia półka to jakieś moje tutaj, widzicie, rzeczy, kaszkiet, kosmetyczki. I pokażę Wam jeszcze, zrobiłam porządek w jednej szufladzie. Ułożyłam swoje szaliki, wyciągnęłam szaliki, które już wcześniej wyprałam, także są świeże, pachnące, złożone idealnie. W ten sposób przynajmniej wiem kolorystycznie, który gdzie leży i tutaj mam jeszcze paski. Także tak to się prezentuje, zrobiona szafa. Proszę bardzo. Jestem ciekawa, na jakim etapie Wy jesteście i czy też już macie za sobą zmianę garderoby z letniej na jesienną. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu tego tygodniowego vloga. Witam się z Wami sprzed lustra, ponieważ za moment pokażę Wam, jak wyglądam. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to dziś rozpoczyna się Sephora Trend Report w warszawskiej Arkadii i ja za moment wybieram się na konferencję, którą poprowadzi Patrycja Dobrzeniecka. Zabieram Was oczywiście ze sobą, ale tak jak wspomniałam, pokażę Wam, dzisiaj mam ten sweterek na sobie z domodi.pl, który założyłam tył naprzód, czyli ten duży dekolt jest z tyłu. Do tego ala skórzane czarne spodnie, super stary, torebka Pinko, tak się prezentuje, czerwona pomadka na ustach, jadę i zabieram Was ze sobą. It's like you have a spark that leaves me burning. You just have your ways to get me high. You make all my dreams come true. It feels right. Nie ukrywam, z wielką przyjemnością po raz kolejny współprowadzącą Sephora Trend Report, makijażystkę gwiazd, cudowną osobę o niesamowitych zdolnościach, Patrycja Dobrzeniecka. Dziękuję Sergiuszu, mój przyjacielu serdeczny. Słuchajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie. Po raz kolejny faktycznie mogę przeprowadzić Was tutaj przez trendy. I chciałam o tych trendach powiedzieć, zanim zaproszę naszych gości, makijażystów marek, które są dostępne w Sephorze. Chciałam powiedzieć o tych trendach. Otóż 6 najważniejszych wiodących trendów, które przygotowała Sephora. Pierwszy, najbliższy mojemu sercu, czyli naturalność. Drugi, słuchajcie, smoky eyes bez granic, jest neon na oku, jest fokus na usta, są eyelinery. Co
Co to wszystko znaczy? Ano znaczy, że można powiedzieć do wyboru, do koloru. Oznacza to, że każdy, kto jest uzależniony od makijażu, jest w stanie znaleźć w tym sezonie coś dla siebie. Naturalność wiąże się również z jeszcze jednym bardzo ważnym trendem, a mianowicie z trendem na pielęgnację. I to dla mnie osobiście jest najważniejsze, bo uważam jako makijażysta, że pielęgnacja to podstawa dobrego makijażu. Także kolejny trend związany z pielęgnacją wchodzi, słuchajcie, na salony. A teraz, żeby was przeprowadzić przez te trendy, słuchajcie, wszyscy jesteście związani z branżą beauty bardzo długo i kosmetyki goszczą w waszych na pewno toaletkach łazienkowych i nie tylko pracujecie z nimi, opiniujecie je. I słuchajcie, pomyślałam sobie, że być może macie podobne odczucia jak ja, że jest to kolejny produkt, który trzeba przetestować i sprawdzić, jak działa. Ostatnio, kiedy byłam w Paryżu i spotkałam się z moją nową przyjaciółką Jasminą z Maroko, która jest zresztą przyjaciółką samej Chiara Ferragni, poszłyśmy na zakupy do Sephory. I ona powiedziała coś, co bardzo mi utknęło w pamięci. Mówi, słuchaj, chętnie pójdę z tobą na te zakupy do Sephory na Champs-Élysées, jednej z największych, ponieważ ja się tam czuję jak Alicja w Krainie Czarów. I chciałabym, słuchajcie, żebyście wy też poczuli się jak taka Alicja w Krainie Czarów, bo ja wtedy zamknęłam oczy na chwilę, pomyślałam, nie jestem makijażystką, chcę być Alicją. Weszłam do Sephory na Champs-Élysées i faktycznie przeżyłam te zakupy zupełnie inaczej. Oczywiście w czarodziejski sposób moja karta kredytowa również to przeżyła. Dawno nie było tutaj na moim kanale szybkiego kosmetycznego rozdania, więc czas najwyższy to zmienić i widzicie kosmetyki, które będzie można zgarnąć. Zaczynamy. Będzie to takie małe opakowanie oczyszczającej pianki z Estée Lauder. Paletka cieni z nowej kolekcji jesiennej Sephora. Rozświetlacz w sticku od Fenty Beauty. Tutaj widzicie serum Caudalie z serii Vino Pure do cery mieszanej, problematycznej. Bardzo fajne serum i bardzo dobry skład. Szampon w kostce od starej mydlarni i to jest jedna z nowości marki. Balsam do ust, który będzie nadawał taki fajny, delikatny kolor. I jeszcze coś do ciała, peeling z solą morską. Co trzeba zrobić? Jak zawsze, zostawić jakiś komentarz. Komentarz pod tym właśnie filmikiem, tym tygodniowym vlogiem. Udział w zabawie biorą wszystkie osoby, które skończyły 18 lat. Wysyłka tylko na terenie Polski. No i oczywiście trzeba subskrybować mój kanał. Będę to kontrolować i sprawdzać. Bawimy się tydzień, a wyniki podam jak zwykle w karcie społeczność, więc tam sprawdzajcie, do kogo tym razem poleci właśnie taka kosmetyczna paczka. Kochanie, co robisz dzisiaj na kolację? Pasteczka. O, czyli znowu wkracza dynia na talerze. Dzień dobry kochani, przepraszam, że tak cicho mówię, ale jest dosyć wczesna godzina rano, Max jeszcze śpi, a ja właśnie lecę na targi Beauty Forum, targi dla profesjonalistów, które jak wiecie odbywają się cyklicznie dwa razy do roku. Jestem bardzo ciekawa, jakie marki pojawią się tym razem na targach i jakie będą lansowane trendy, także jedziemy razem. The sun's going down as I try to make my way through the
Zobaczcie, kochani, to jest jedno z najnowszych urządzeń, które służy w tej chwili do analizy, takiej głębokiej analizy, diagnozy skóry. Powiem Wam, że widziałam ostatnio w magazynie L&E, jak to mniej więcej wygląda, a teraz mam okazję zobaczyć z bliska, jak wykonuje się taki pomiar i analizę dokładną skóry. Bardzo fajna sprawa. Patrzcie, kochani, na targach nawet pojawiły się lodówki Koldi. To są te lodówki, które ostatnio tak często widać na Instagramie u twórców, blogerek, influencerek, w których można trzymać kosmetyki. Jestem bardzo ciekawa, co Wy na to i co myślicie o takim rozwiązaniu. Piękne fartuszki kosmetyczne. No, gdyby nas kosmetyczki przyjmowały w takich fartuszkach, to by były zabiegi jeszcze przyjemniejsze. Zobaczcie. Cuda. Patrzcie, kochani, kogo spotkałam. Dobra, a co ty tutaj robisz w Polsce na targach? No, przyjechałam specjalnie z Włoch, bo tak wszyscy mówią, pozytywne opinie słyszę na temat tych targów i nie mogą mnie zabraknąć, więc jestem. No i podoba mi się jak na razie. Pierwszy raz. Zakupy zrobione? Jeszcze nie. Teraz lecę, bo ona namówiła mnie na to, bym wydała fortunę na rzeczy tutaj, ale teraz... Tak, wiem. Ja jestem okropna pod tym względem, ale słuchajcie, jak się przyjeżdża na targi kosmetyczne, zwłaszcza takie targi, to nie można wyjść stąd bez jednej torby. No nie, no ja przyjechałam z myślą o tym, żeby właśnie kupić kilka nowości. Pisałam do ciebie, czy uda nam się spotkać, bo właśnie chciałam zapytać o 2-3 rzeczy, które mnie interesowały. No i jestem, no i korzystam z rad. Mam nadzieję, że pokażesz u siebie na kanale, jakie zakupy zrobiłaś. No, musicie mnie śledzić. Obowiązkowo. No, oczywiście zostawię Wam link do kanału tej pięknej oto włoskiej piękności w opisie do mojego filmu. Będę na Was czekać, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Żegnam Was, cześć! Jestem już w domu, po targach, mam przed sobą moje siaty z zakupami i pokażę Wam tym razem tylko kilka rzeczy, takich, które uważam, że są w sumie najważniejsze i powinnam Wam je przypomnieć, a mianowicie ampułki. Ampułki do Dermapena, które stosuję regularnie i są to oczywiście ampułki firmy, do której non-stop wracam, ponieważ sprawdza się u mnie bardzo dobrze, zresztą Wy już o tym wiecie. Marka Seis.
proszę bardzo. Tutaj mam ampułki z tripeptydem Viper Serum, czyli te, które bardzo fajnie ujędrniają skórę. I mam też coś nowego do przetestowania dla mojej mamy. To są ampułki, które będą wzmacniały naczynka, łagodziły podrażnienia skórne i nie tylko, które w dodatku mają ciekawy skład, bo tutaj znajdziemy m.in. witaminę C, witaminę B3, trokserutynę. Zobaczymy, mama będzie testowała te ampułki, te są dla mnie, a przy okazji chciałabym Wam przypomnieć, że marka Seis zrobiła nam niespodziankę, zarówno mi jak i Wam, i dostaliśmy od niej kod rabatowy -10% na produkty w sklepie marki Seis. Do końca roku zostawię Wam w opisie do filmu, jaki to jest dokładnie kod i namiar na stronę, jakbyście chcieli zrobić sobie zakupy. No oczywiście ampułki to jest ten produkt marki, który Wam gorąco polecam. Także ampułki. I słuchajcie, co ciekawe, przy zakupach za 2 zł dokupiłam sobie też taki zestaw Podoline Set. I tutaj mamy takie wygładzające perełki do stóp, maskę z olejem arganowym i też skrab do stóp. Jestem bardzo ciekawa, nie znam tych produktów, więc sobie je przetestuję, ale podpytałam na stoisku marki, czy jest ten set dostępny w sprzedaży internetowej. Podobno tak, więc zobaczymy. Będę testować jesień, zima to jest najlepszy okres, żeby takie zabiegi robić na swoje stopy i za jakiś czas dam Wam znać. No słuchajcie, przy okazji ampułek za 2 zł kupić taki zestaw, myślę, że się naprawdę opłacało. Dobra, co chciałabym Wam jeszcze pokazać? Henny do brwi, bo też często mnie o to pytacie, czy ja mam brwi permanentne, czy wykonałam sobie ten makijaż permanentny, jak te moje brwi robię i tak dalej, i tak dalej. I muszę Wam też przypomnieć, bo kiedyś o tym wspominałam, że ja brwi wykonuję przy pomocy cieni, zresztą w każdym opisie do mojego filmu macie listę produktów, po które sięgam i wykonuję swój codzienny makijaż, i tam też macie zaznaczone, że ja wykonuję brwi przy pomocy pędzelka i cienia, ale oczywiście ze względu na to, że jestem naturalną blondynką, muszę też te brwi regularnie farbować i sięgam po Refectosil. Ja używam henny, która jest w odcieniu grafitowym w postaci takiej żelowej i zawsze kiedy jestem na targach, to też regularnie ją kupuję, bo wychodzi w sumie najtaniej. Zresztą tę hennę możecie kupić też w internecie, poszukajcie sobie, jeśli czegoś takiego szukacie. Według mnie najlepsza, zdecydowanie najlepsza ze wszystkich dostępnych na rynku, najdłużej się utrzymuje na włoskach, nie farbuje skóry, bardzo ładnie schodzi, no trzeba ją też połączyć z wodą, ale mam zapas, to na czym mi zależało, kupione. I co ja bym tu jeszcze chciała Wam pokazać, oczywiście cała masa ulotek, próbek i wszystkiego, torba z Yasumi. Coś, o co muszę Was też zapytać, ponieważ właśnie wchodzimy w ten okres jesienno-zimowy i często pytacie mnie o pielęgnację nie tylko stóp, ale również dłoni. I tak sobie pomyślałam, że może zrobiłabym dla Was taki oddzielny film, w którym opowiem Wam o kremach do rąk, w które warto zainwestować. Czyli takie, które naprawdę dobrze się sprawdzają i mają ciekawe składy. No i właśnie, odwiedziłam stoisko marki Stara Mydlarnia i wybrałam sobie jeden ciekawy krem. Na razie nie mogę Wam nic o nim powiedzieć, bo dla mnie to jest nowość. Nigdy nie testowałam kremów do rąk ze Starej Mydlarni, więc będę sprawdzać. Ma naprawdę fajny skład, fajną bazę i przeznaczony jest ten, który ja wybrałam, do skóry suchej i zniszczonej. Ma regenerować i też pomagać, tak jakby wspomagać walkę ze starzeniem się skóry. I ja wybrałam sobie opcję tabako i olej sandałowy, pachnie obłędnie, idealna na jesień, ale tak jak mówię, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taki film na temat moich kultowych, godnych polecenia, uwagi, kremów do rąk. Tak jak wspomniałam, mam tutaj jeszcze Yasumi, ale na razie Wam nie pokażę, co się kryje w tej torbie, bo będę robić na ten temat posty na moim blogu, więc tam Was odsyłam bardzo, bardzo serdecznie. A teraz muszę Wam pokazać coś, co zostałam, jak wróciłam do domu, i coś, co będę robić
A dzisiaj po południu. Massimo, ale skrzypi to krzesło. Może byś się tak przywitał? Powiedział dzień dobry. Przepraszam, dzień dobry, witam, cześć. Dobra, słuchajcie, idę wam do kuchni pokazać to, co mnie czeka dzisiaj jeszcze po południu. Patrzcie na to, patrzcie na to. Zobacz. No. Funghi porcini. Pachną niesamowicie. Zobacz, mój kolega, on mi da no, przywiózł prezent, nam grzybki, prezent. Które będę dzisiaj po południu. Jutro, tagliatella i funghi porcini. Tak, no to jutro będziemy je robić, ale właśnie, żeby je zrobić, to muszę je teraz umyć, pokroić, posprawdzać. Także widzicie, czeka mnie robota na dzisiejsze popołudnie, a jutro będziemy na obiad robić makaron z grzybami. Grzybki się suszą, jak widzicie, ja siedzę w szlafroku. Nie wiem, czy u was zaczęli już grzać, u nas tak, ale chyba trochę za wcześnie, żeby odkręcać kaloryfer, więc się grzeje. Dobrze się czujesz? Sobota. Tak, jest sobota, zaraz sobie odpalimy jakiś film. I będziemy się relaksować. Ja jeszcze za moment wskoczę do wanny, trzeba się zmyć, wskoczyć w ciepłą piżamkę. I kochani, czas najwyższy się pożegnać. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki pa! Buziaki pa! Arrivederci!